Previously on Kurohiyo. 自分と不吉なこと言ってくれたじゃねえか。ん？ああ、言ったね。君が戦えば戦うほど人が不幸になるってね。そして今、いよいよ嫌な予感がするんだ。Hey ho, z tej strony Jinamon i witam was w kolejnej części przygód naszego Tatsui Ukio w Kurohiyo 2. Jak widzicie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy rozdział 5, zatytułowany Destined to Die. No i w poprzednim odcinku trochę był on nagle urwany. I już wyjaśniam, czym to było spowodowane. Mianowicie okazało się, że początkowa ucieczka przed Chińczykami, okazało się, że posiada ona buga, przez który okazywali się szybsi od protagonisty i dosłownie za każdym razem łapią gracza za frak, przez co jakby wydaje się nie do przejścia. Jednak na szczęście, poza nagrywkami, udało mi się znaleźć rozwiązanie tego buga, przez co udało się ograć ten początek denerwujący. Może kiedyś nawet zrobię poradnik dotyczący tego buga. Także możemy na spokojnie przechodzić dalej grę. I jak widzicie też, trafiliśmy na typiarza do sklepania. Także się nim zajmiemy należycie. Ore! No i Ryusho pozamiatał. O, i nawet dostaliśmy medykamenty. Super. No i dobra. Mamy się teraz udać do Champion District. Ale myślę, że zanim tam pójdziemy, to przyda się pójść do Tsukahary, ulepszyć nasz styl MMA. O, jeszcze gangole po drodze nas zaczepują. No to się nim zajmiemy. Kurde, Ryusho, nie wchodź mi na pole ataku. Jezu. A bo dobra. Ja biorę tego typa. Weź, wywalaj, nie trzymaj mnie za ręce. Dobra. Kurde. Dajemy w ścianę. Hono tu. Hono. Ja cię chcę tu. A Ryusho już wykonał resztę. Dobra. To myślę, że zrobimy na razie szybkie cięcie. I widzimy się po zrobieniu ulepszeń. Ej, powracam po zrobieniu upgrade'ów. Zatem lecimy dalej ze story. Wyruszamy do Shangri-La. Czyli do znanego dobrze miejsca z Yakuzy Kiwami 1, czy też Yakuzy Like a Dragon. O, incydent ze śmieciarką. Czy inną tam ciężarową. Nawiązanie do Kiwami 1. Ukryte kasyno. Nieźle.
A i lecimy cutscenkę. Onozaki Ryo. Oya? Sono koe wa mata atta ne, Tatsuya-san. Omae nande koko ni? Kibarashi da yo. Sore ni Kamuro no kajino wa donna mono ka to omotte ne. No more bed. Ostatnio to gdziekolwiek nie pójdziemy, tam widzimy Nozakiego. もう行くのかよ。言っただろ。僕には未来が見えるって。初めて来たカジノで荒稼ぎしてトラブルになるのもごめんだしね。ふざけんな。黒か赤なんて二分の一の確率じゃねえか。そう。じゃあもう一度だけ。Place your bet。見えたよ。次は。赤の1当てたかったら僕と一緒にかけてみたら。お金欲しいだろ。うるせえ、俺は乗らねえ。君も頑固だね。言っただろ、俺は占いも運命も信じねえ。 No more bet。 Let oneマジかよ。これあげるよ。君のためにかけたようなものだし。イカ様野郎の情けなんか受けねえよ。ギャンブルは元でさえあれば何回でもチャレンジできる。でも命はたった一つだからね。だから僕の予言忘れちゃダメだよ。何？覚えてくれてるようだね。そう、誰かが死ぬ。それはこのカジノに集まる人間たちと同じく金に溺れし者、その者こそが死神に。Ryo wydaje się strasznie tajemniczy. Bo skoro ten koleś umie przewidywać, co będzie dalej. O, jest Itamotsu. Ciekawe, co się stało. Pachinko Queen. Ciekawe, co się tam dzieje. No to do Pachinko Queen wyruszamy. Trzeba się spieszyć. Mapa. Dobra, to będzie niedaleko. Ruszamy. O kurde. Gdzie ja biegnę? Na takim speedzie. Jezu. A, koty. Nie chcę zbierać kotów na razie. Najważniejsze jest story. Jest i Pachinko Queen. ぶっ殺すぞ。なんだてめえ、客だぞこっちは。なんだその態度は。ああふざけんな、てめえらなんて客じゃねえ。誠どうした。龍翔さん
こいつら、ユータの親父さんの店で営業妨害してんだよ。なんだと？営業妨害だ？因縁つけんのか？お前ら、仁岡組のもんだな。仇に迷惑かけやがって、どういうつもりだ？久喜さん、手出しは無用に願いたいですな。三上はうち系列のファイナンスに借金がありましてね、返済期限過ぎてもちっとも返してもらえないんで、ちっとばかし締めてんですわ。仕方ないでしょ。ほう、俺に意見するのか？おい、もうそれくらいにしとけ。ご苦労様です。ご苦労様です。おやさん、お久しぶりです。お前、和道、久保和道か？悪いようにはしません。ここを俺に売ってください。今ここを売れば借金は完済できる。楽になれますよ。お前は知っているはずだぞ。この店は俺の全てだ。誰にも渡さない。いただくまで何度でも来ますよ。お前らなぜここをそんなに欲しがる？借金があれば返すのが筋ですよね。そして金がなきゃ金になるものをもらう、当然のことですよ。本当に借金があるのか？でもあの借金は。いい君だぜ。金の亡者が金に追い詰められてんだからな。お前さあ、話をこれ以上長引かせたくない。店を手放してもらいます。何度言われても同じだ。この店は俺の命だ。いい加減にしろ。このままじゃただじゃ済まねえぞ。仕方ないですね。あなただけじゃない、息子さんに何かが起こっても私は知りませんよ。それだけは。また後で連絡します。その時までにじっくり考え直しておくことです。達也さん、見てたでしょ。金を貯めて家族にも使わねえドケチな親父だと思ってたけど、そうじゃねえ。ヤクザが取り立てに来るほど金を使い込んでやがんだよ。俺まで脅されてんだ。店と俺とどっちが大事なんだよ。結局こいつは金と店しか頭にねえんだ。ユータ、それは違う。そうだろうが。お袋だってそう思ってるよ。あんたなんか死んじまえばいいんだ。ねえ龍翔さん、保険金って死んだらすぐに降りるもんなんですかね？おい、いい加減にしろ。勝手に店と心中しろってんだ。ユータ、三上さん、何があったんだ？1ヶ月ほど前からだ。仁岡組の奴らが店に座って営業妨害をやったり、うちが遠隔操作で出玉を悪くしてるっていう噂を流したり、客に喧嘩を売ったりし始めて。何？それだけじゃない。この間、私の知り合いの店が経営不振で、銀行からも借り入れを断られたと言って泣きついてきた。私は彼の借金の連帯保証人になったんだが、その直後彼は消えてしまった。額は2000万。ひょっとしてその借金の貸し主は？よく調べたら仁岡組系列のファイナンス会社だった。なるほど。借金の保証人になった途端に借り主は消えて、それと同時に嫌がらせが始まった。つまりそいつは仁岡とグルだったってことか。ひどいな。いいんだ久喜さん、あいつのユータの言う通りなんですよ。はめられたとはいえ、今の俺は金策に追い回されてる単なるダメ親父だ。だがとりあえず今は何としてもあと2000万集めなきゃこの店が取られてしまう。だったら俺の方で。いや、それはありがたいがお断りする。お？俺も経営者の端くれだ。自分の店は自分で守る、そうするべきだと思ってる。さっきの借金取りの男とは知り合いなのか？なぜ？あんたのことをおやすさんって言ってたろ。あの男、和道は私の会社の社員だったんだ。今は仁岡組の経営する不動産屋の社長らしいが。じゃあなぜこんなことに？わからんよ。和道がこの店をどうしてあんなに欲しがるのかも。まこと、ユータと親父さんの間に何があったんだ？知らねえよ。あいつ
自分のことはあんま話そうとしねえし。No i teraz ten moment, czyli rozglądanie się bez żadnych wskaźników. Ale za to mamy wskazówkę. Udamy się na Kamichi Street. O, i przynajmniej tyle dobrego, że to jest chociaż uproszczone, bo są niebieskie wskaźniki. Dobra, nie tu. Może kto inny będzie wiedział. A nie, nie w tą stronę. Bo na Kamichi Street trzeba spacerować. I forgot. A. Jakie substory. Nie będziemy się za to zabierać. Story trzeba robić. Okej, okay, czyli nie. Jest ktoś na dole, może tam będzie ktoś wiedział. Mhm. O dobra, tam jest ktoś. Public Park Free. No to kierunek Public Park Free. Idziemy tam. O, jesteśmy. Widać tam od co ma kłopoty. Co za debil, ten Miyamoto. No to idziemy do Kyushu. A to jest niedaleko. Prosto tutaj. Kurde, gangole, wywalaj stąd. My jesteśmy Kyushu number one star.
ありがとうございました。Nie ma to jak dobre żarło. O, ktoś dzwoni. Okej, ruszamy. Więc Miyamoto chce się klepać. To dostanie to, co chce. No i jesteśmy. Więc przyzwała Szurę. Tego te Ashury. No to pora się klepać. Jedziemy za Szurą. I z buta. O ty gnido. Jebu. Ja ci dam. Ikzokora. No dalej, wstawaj! Ja chcę zrobić tak Lima z Tamotsu. Ale dobra, niech Tamotsu dobił. Dobije. To też właśnie zrobił. No i do tego level był. Znaczy XP leciał. Pory.
也さん。あ？Będzie sparring z Tamotsu? Czyżby się szykowało zdobycie nowego stylu walki? No to lecimy. Lecimy w sparring z Tamotsu. O ty, ale ty quickstepujesz. Dobra. O ty. Jeszcze butelką. To było szybkie. Batting cages. Dobra. A już bym myślał, że będzie jakiś styl walki nowy odblokowany w trakcie story. No i wyraźnie się pomyliłem. Dobra, mapa. No i pędzimy. Pędzimy przez całą mapę dumnie. Okej, jesteśmy. O, jest i Juta. Mamy wspominki Tatsui o ojcu.
Dobra. A zatem kierunek Pachinko Queen. Zobaczymy jeszcze telefon. Znowu tam promotion mecze, jak zwykle. Ale dobra. Kolejny rank info. O, Yakuzery. Ale no, Frantic, no to przynajmniej się miło posłucha. Ema! Przecież w ostatniej chwili wciskałem i powinno quickstepować. Nawalamy. Bani. Dobra. No i teraz zapierniczamy. O. No, pewnie jakieś substory czy coś. A kolejny Yakuper. Dobra. O, dobry quickstep. Dobry quickstep to był. Nie ma. Bam. I łamiemy nogę. What the fuck? Nie no, jeszcze raz. O kurde. To na dwa hity? Dobra, podleczmy się. Oj, teraz fajnie leci. I szybka piątka.
i Jakuzer zażegnany. No i biegniemy dalej do Pachinko Queen. O kurde, co to, jakiś najazd? Dajeżówka. Nie ma kiu kiu szajbka. Szkaliśro. Tatsuya-kun, どうした？パチンコクイーンにトラックが突っ込んだ。何？店にいたユータの親父さんが巻き込まれた。俺は近くに居合わせてたから救急車で一緒に病院に行ったんだ。容体は詳しくわかんねえけど、意識不明の重体らしい。トラックの運転手は誰なんだ？いや、気づいた時には運転席には誰もいなかった。トラックも盗まれたものらしい。警察がそんなこと言ってた。誰だ、クソ。そういや、変なやつを現場で見かけた。変なやつ？野じ馬の中に薄汚れたパーカーの男が一人だけ不気味に笑ってやがった。そいつが？いや、わからねえ。悪いが至急ユータに伝えてくれねえか。わかった。でも無茶しやがるな。例の親父さんの借金のトラブルに絡んでるとしてもやりすぎだ。それはこのカジノに集まる人間たちと同じく金に溺れし者、そのものこそが死神に足首をつかまれることになる。まさか。Żeby to było to, co no Zakirio przewidział? カズミチだったか。そいつのやってる不動産屋の場所を教えてくれ。なるほど。クボがやったと思うのか。わからねえが、とりあえず確かめてみる。わかった。公園前通りの近くにある。わかった。じゃあ俺は今からクボに会いに行く。おい、あんまり無理すんなよ。大丈夫だ。Dobra. Zatem idziemy do biura Kubo. Czyli gdzieś tu. To myślę, że skorzystamy tym razem z taksówki. Dobra, Park Boulevard East. Jakoś tak. O. Dobrze zapamiętałem. No to biegniemy. To jest to biuro. Teme ka yatta no wa. Nanda teme? Pachinko ya ni torakku de tsukkomi yagatte. Yuta no oyaji-san wa ishiki fumei no jūtai de shinu kamoshirene nda zo. Nanda to? とぼけてんじゃねえ。違う、それじゃ約束が違う。何？どういうことだ。俺はパチンコクイーンのビルと土地の権利書を預かっている。何？だからもう親さんには誰も手出しはしない。そう決まったはずだ。約束？ニオカか。あ、そうだ。くせえ、やっぱりあの年じゃないとダメなのか。何の話だ。歩きながら聞かせてやる。まずは親さんのことが気になる。場所はカムロ病院か。親さんは俺の古い恩人だ。だが今はニオカと俺は親子の杯を交わしている。立場上、上の門からあのビルを取ってこいって言われりゃそうするしかねえ。だからって。だがあのビルが親さんの命みてえなものだってことは昔から知ってた。俺が住み込みで働かせてもらってた頃からよく言ってたからな。俺は親さんには頭が上がらねえ。だから形だけは親さんから借金の型ってことで権利書を一旦受け取って、それを外に売り飛ばしたことにして、
裏で用意した金を渡してケリをつけようと思ってたんだ。だが仁岡が狙ってるのはそんなものじゃなかった。まさにあの土地、あの辺一帯の土地の権利書を必要としてたんだ。何？何を企んでんだ？それは…おい！おい、てめえ！これを…頼む。ユータ君に…返さないと…返す？これは渡せばわかる。そしてに、仁岡は、仁岡がなんだ。仁岡はアシュラと、アシュラ、あいつらがどうしたんだ。ベガス、何のことだ。おいおい、ユータ、久保という男からこれを預かった。久保？ああ、この間パチンコ屋にヤクザの親分みたいなやつが来てたろ。実は親父さんの古い知り合いだったそうだ。じゃあ俺は行くぜ。どこへ？親父さんのパチンコ屋にトラックを突っ込ませた犯人を探してみる。いいよもう。え？だからいいんだよ。親父は金に目がくらんだ罰さ。もういいんだよ。ユータ。ああ、ユータ。おい達也か、今来られるか。お、kolejny stary znajomy。Takenaka。Detektyw Takenaka。Dobra, zatem udamy się do Takenaki. Kierunek Theater Square. Dobra, skorzystamy z taksy. Dobra. I ruszamy na Theater Square. Kurde, biegnę naokoło, a przecież miałem drogę tuż pod sobą. Dobra, sprawdzimy jeszcze, jak tam się mamy. Dobra. A zatem kierunek Takenaka. Jest i on.相変わらずだな、お前は。相変わらずだな、おっさんも。またゲームセンターで待ち合わせかよ。お前みたいなチンピラと話すにはちょうどいい場所なんだよ。そういえば、俺は捜査一課になったんだ。そりゃよかったな。あんたが少年課だと不良どもも面倒くせえだろうしな。それよりなんだよ、電話なんて。さっき、久保ってやつが刺された現場にいたんだって？ああ、救急車を呼んだのは俺だからな。久保は死んだぞ。そうか。そしてそのちょっと前にはパチンコクイーンにトラックが突っ込んだ事故もあったな。それも救急車を呼んだのは俺だ。何が言いたい？いや別に、
ただお前の周囲では事故が多いな。知らねえよ、俺は関係ねえし。で、久保殺しの犯人は分かったのか？まだ分からん。というか犯人は捕まらんかもしれん。何？久保は暴力団のフロント企業の社長だった男だ。つまりは暴力団と同じだ。そんな男の捜査に警察のお偉方は乗り気じゃない。場合によっちゃ組同士の抗争ってことで簡単に片付けちまうかもな。くそ。おい、犯人はかなりヤバい相手だぞ。アイスピックのような鋭利な武器で急所をたった一刺し。これはプロの仕業だ。プロの仕業？お前が両方の現場付近にいたのは偶然なのか？あまりとやかくは言わんが、いろいろ首を突っ込みすぎるなよ。だから俺は関係ねえって。おっさんらしくねえな。はっきり言えよ、何が言いてんだ。昔はどうであれ、俺は今のお前が悪だと思っちゃいない。いろんな事件を乗り越えてお前は変わった、そう思ってる。でもな、周りからの印象ってのは必ずしも俺と同じとは限らない。は？だから何なんだよ。つまり、例えばお前は喧嘩を売られやすいだろう。だから、その、なんて言えばいいのか、ある意味そういうところはやっぱり気をつけねえとな。それは元々のお前さんの人柄というか運命というか。うるせえ。じゃあ何か、俺は人を死なせるような運命を持ってるってのか？おっさんまでそんなこと言うのかよ。待て、そんな意味じゃねえよ。もういい。Kurde. Do siostro. Aha. Czego oni chcą? O no proszę, jeszcze zostajemy oskarżeni o zabójstwo Kubo. Jeszcze trzeba sklepać ludzi Kubo. I Neofrantic, nasze ulubione. O no proszę, jeszcze tak Tima napierdziela. Dobra, wstawaj, wstawaj. Kolana. Napierdzielanka. Prosta bryjca. No i tak szeknamy typów. Jest i nowy level. No to pora się polepszyć. Dobra, dajemy tak. I tak. I od razu lepiej. Spokojnie chłopaki, pomścimy waszego szefa.
A więc, Iriusza pójdzie z nami. Dobra. No i myślę, że na ten moment zakończymy przechodzenie piątego rozdziału Kuroio 2. Także dzięki, że oglądaliście. Przyjemnie się z wami grało. Gra z wami Jinamon. Zostawcie tam suba, lajka, komenta, co tam chcecie. Także dobrego dnia bądź wieczorka, zależy kiedy oglądacie. I cóż, tyle.